Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Musiałem sobie zrobić dłuższą przerwę od No Man's Sky'a, żeby kompletnie nie oszaleć od ilości tutaj planet. Ale doszło mnie wieści, że pojawiła się kolejna ekspedycja, której no nie mogę przepuścić. Także wracamy do gierki po prawie rocznej przerwie. Zobaczymy, czy jeszcze będę w stanie się odnaleźć i czy uda mi się z ekspedycją. Jeżeli jesteście ciekawi, jak poszło, zapraszam do oglądania. Kawka gotowa, więc możemy zaczynać. Rozpoczęto inicjalizację kombinezonu systemu Atlas. Systemy podtrzymania życia włączone. System tarczy kinetycznej działa. Napęd plecaka odrzutowego działa. Multinarzędzie z modułem lasera wydobywczego działa. No nie mówcie, że pierwszy raz będziemy mieli lajtowy start. Sekwencja inicjalizacji użytkownika zakończona. Gorąco tu. Się schowajmy troszkę. Teraz na spokojnie przeczytajmy, czego tu od nas by chcieli. To co ja mogę?
Zapewne na starcie będą drewniane elementy bazy, więc chciałbym znaleźć jakieś las, cokolwiek. To, że nie pamiętam, jakie surowce do czego były potrzebne, kurczaki. Tlen się przydaje zawsze. Pył ferytowy jak najbardziej też będzie nam z pewnością potrzebny. O, geoda wpadła. Spokojna okolica, zawsze start każdej ekspedycji to była walka o życie na początku. Tutaj możemy w miarę widzę łagodnie rozpocząć. Ups, przegrzałem laser. Chyba. Nie jestem przyzwyczajony do takiego krótkiego działania. Pomysłem będzie wybudowanie bazy w pobliżu tych ruin. W razie czego zawsze będziemy mogli się gdzieś tu skitrać. W razie jakby jakaś burza była. Nie nawet nie zwróciłem uwagi, na jakiej planecie jesteśmy. Czy są tu burze? Powiedziałbym idealnie. Nie musimy się stresować. O! Raj, więc nie mam czym się martwić. Tylko się zastanawiam, czemu na samym początku pojawiło mi się gorąco. Jakiś błąd, czy... się po prostu spociłem, wpadając w atmosferę.
Kurczę, nie wiem, czy... Ruiny mnie interesują? No nie, na razie chyba nie. Nie wiem, czy gdzieś dalej będzie teleporter potrzebny, cholerka? No dobrze, mam nadzieję, że nie spierdzieliłem. Tęskniłem się chyba trochę, nie? Za No Man's Skyem. Dosyć długo nie grałem, nie pochłonął Ike Online, później Metro, której całą serię chcę nagrać, wszystkich trzech części. W międzyczasie pojawił się Kingdoms Come, którego też, chociaż tam małe porady, staram się nagrywać i tak No Man's Sky poszedł w odstawkę, trochę w zapomnienie. A przyznam się wam, że teraz po tych kilku minutach naprawdę gra się w to przyjemnie. Dobrze, uczymy się słówek. Może kiedyś to się przyda. Nie wiem, czy w kamieniach milowych jest właśnie to, że musimy się nauczyć iluś słów. Wiem, że w którejś ekspedycji to było, coś tak kojarzę. Ma wizora analitycznego, bo bym sobie od razu trochę tutaj zwierzaków pomęczył. W sumie chyba jak postawię komputer bazy gdzieś na górze, to będę mógł, nie, pod nim budować. Mam nadzieję. Coś by wam tam stukało na nagraniu, to szczurki dorwały się znowu do poidełka. Do nagrywania, to one też muszą się ożywić i zacząć wariować. O, nawet kawałek jeziorka złapaliśmy. Nice. No to pewnie do niczego nam się to nie przyda. Przynajmniej ładny teren jest. Dobrze, czy możemy coś zrobić? Mały
małe schody albo coś. Flora. Flaga. Co tu mamy? Nutrin, procesor. Rafinator na pewno nam się przyda, ale to tak w dalszym. Kurde, nie mam ferytu czystego. Cholewa. O. Dobra. To chyba zapolujemy wpierw na rafinator. Tlenu musimy nazbierać. Nie to chciałam. Zrobimy jednego zwierzaczka, załatwimy, czemu nie? Metal z pyłu ferytowego, dobry, czyli wiemy, że musimy nazbierać sporo pyłu. Ja mogłem jakiś tam zrobić klocek, nie wiem, 4x4 zapewne i już by mi to złapało, ale... Większość save'ów, które mam, zatrzymuję. Zapewne zatrzymam też tego save'a, więc ogólnie, jeżeli już buduję... Co jest? Załaduj to. Zapomniałem, że tutaj broń trzeba też ładować. Zaraz sprawdzę, bo nie wiem, czemu mi tutaj tyle po angielsku piszą. Czy jest to normalne, czy ja po prostu mam przestawione na angielski język. Teraz właśnie tak zauważyłem. Nie, żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało, ale... To trochę mnie daźni, jak mam część po angielsku. Teraz sobie szybko zerkniemy. Jęzor. No i mamy. Przy następnym wejściu będzie już okej. Nie chcę specjalnie filmu przerywać, skoro już się zmusiłem, żeby usiąść. No tak, no wiem, trochę przeczytam sobie, bo mówię, że przyjemnie się gra, a teraz, że się zmusiłem, żeby usiąść. No, no musiałem się zmusić, tak, bo naprawdę zapomniałem, jak ta gra jest fajna. Są zwierzaczki, zaraz sobie tu z którymś pogadamy. Ten nie koniecznie. Te są fajne. No. Chodź tu, krowa. Nie uciekaj! Masz. Już jesteśmy kumplami, czy jeszcze nie?
O, zobaczcie. Głupi fart, nice. Rozwalimy te trójki, bo... A czemu jesteś smutny, Turturi? Chodź tu. No chodź. Zwierzaczek musi być szczęśliwy, a nie smutny. To jest najgorsze, że już zapomniałem, co i po co zbieram. Najgorzej. Rafinator, nie? Chcieliśmy zrobić. Aha, Gites. Tlen mamy. Postawimy rafinator. Zaczniemy z budową bazy. Najpierw skromnie, bez rozmachu. Wrócimy i zrobimy coś większego, ciekawszego. W tą stronę... No w sumie to nie ma różnicy, bo rafinator i tak możemy przecież tam zrobić, przestawić. Płytę bym poprosił. A? Gdzieś go tu sobie koło komputera bazy pacniemy, żeby nie szukać go za długo. Zawsze. Nawet jak grałem dzień w dzień, to i tak mi się myliło stawianie tego. O, tam jest większy zwierzak, patrzcie. Tego mogłem... A, zresztą. Nieważne. Jest, mamy. Co teraz chciałem? Schody. Czysty feryt potrzebujemy. Ferytu nie mamy, ale... Technologia naładowana. Ale to powinno nam wystarczyć. Jeden węgiel nam został? Tak pięknie się spłukałem? Nie.
naprawdę. Najgorsze jest to, że... Myślałem, że nie da się na to wleść. Oczywiście znając życie i tak mi się to nie uda. Gorzej, no prawie prosto. No i trochę się gubi hop, ale to nic. No, mamy początek naszej bazy, więc... Możemy lecieć z rozbudową. Nie chciałbym najść na... O, idealnie. Tutaj też. Punkt zapisu. Nie wiem, czy warto go tu zostawiać. No w sumie zawsze możemy go zawinąć, nie? Niż byśmy mieli kopnąć w kalendarz.
teraz musi być, nie ma opcji, nie? Żeby to się dobrze snapowało. A, tak od razu z tyłka dostałem. To miło, to miło. Bardziej postarać. O, zaawansowany laser. Nieźle, nieźle. Nie, no, na pojazdy to chyba trochę za wcześnie, co? Geody, żeby przestali nam tu truć tyłek. Zaawansowany laser wydobywczy. No oczywiście, że zainstalujmy. Dobrze, no nie jestem do końca tutaj przekonany, że jest to jakieś mi bardzo niezbędne, ale niech sobie jest, nie? Że tlenu mamy trochę mało. Warto by było nazbierać, to byśmy się nie zdziwili. Toj. Źle to brzmi. Mam zwierzaka, który nazywa się Toj Toj. No właśnie, a czy... A nie, nie mam monitora. Dobra, co znaczy, że trzeba go... Toj Toj, tylko nie wybiegaj mi pod lasy, co? Ogarnąć zbudowanie wizora. W pierwszej kolejności chciałbym zaatakować grzybki, żeby trochę tlenu zrobić. O ile dadzą nam tlen. Dobrze, myślałem, że wpadnie tlen. Karbon, karbon, karbon. 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 Widzę przydatne kryształki. Nazbieramy. Mam nadzieję, że go nie trafiło, tylko się wystraszył. To jest przydatna rzecz, tego nigdy za dużo.
tyle ma. Halo. A ty? Też węgiel. O, tam są jakieś zapasy, zaraz je ogarniemy. Coś ciekawego się pojawiło, ale nie zdążyłem ogarnąć. To jest do statku chyba, nie? Czy... A nie. Zdecydowanie zbyt długą przerwę miałem, bo nie ogarniam. Dobra, ale... To teraz... Wizor byśmy chcieli zainstalować, a do niego potrzebujemy... Nanotuby, dobrze. To zróbmy. Możemy? Możemy. No i gitara. Teraz będziemy mogli na spokojnie sobie tlenu poszukać. Technologia zainstalowana. Game changer. Nie mogę go zbadać? Znaczy tak wiem, że to jest mój zwierzak, ale... Tak go nie znałem, nie? Thank you.
generalnie ciągle by mi zależało na znalezieniu tlenu. Myślałem, że to moduł technologii był, ale mnie ficiula zrobili. Nie. Gdzieś tu powinien być. No właśnie, tu jest, tak? Nie, to jest złoże. To jest złoże. Kurna Fatima. No chodź tu, głodo morze. Ziomek. Ziomuś. No i było uciekać. Nie.
podoba ten kwiatek. Odsuń się. Strzelę. A jak ona mnie połapnęła? Jednak nie byłem w pobliżu. A przynajmniej trochę tlenu wpadło, nie? No. Sut jest dosyć przydatny. Ale spadać to bym raczej tu nie chciał. No musisz mi włazić. To chyba mój ten, co tak dziwnie buczy. Trzeba będzie go zaraz zawinąć. Bo irytuje. Mogę? Nie spadaj. Mamy tlen. Lecimy do nich. Tak, faktem no. Nie ma tu jakiegoś stresu. Rozgrywka jest dość rekreacyjna, ale... Chyba lepiej mieć czym oddychać niż nie mieć. No poza tym i tak dają węgiel, który naprawdę coś czuję będziemy potrzebowali. Bałem, bo przez przypadek generalnie trafiłem na informację o nowej ekspedycji. Myślałem, że zbraknie mi czasu na nią. Się okazuje, że jeszcze mamy kilka tygodni, więc myślę, że z zamkniętymi oczyma da się to zrobić. Dlatego nawet nie próbuję spinować tego. Bo po co? To jest gra, w której naskutować to wszystko. Na spokojnie, na chillu. Wtedy chyba faktycznie granie w No Man's Sky nabiera sens. Bez presji, bez jakiejś spiny. Jasne, jeżeli ktoś lubi speedruny, niech tak gra. No mi akurat
tego typu grach rozgrywka ciut wolniejsza, swobodniejsza, sprawia przyjemność. I nie ma co tu chyba się zmuszać. Tak właśnie było. Jak grałem poprzednim razem w No Man's Sky. Nie, straszną presję na siebie nałożyłem, żeby zbudować największą kopalnię, największą bazę, żeby to wyglądało zajebiście i w ogóle, żeby mi wszyscy zazdrościli, pomimo że w większości ze starych graczy do pietni dorastałem. Było na takiej zasadzie, że wracam do domu z pracy, siadam do No Man's Sky'a, napierdzielam 10 godzin i po prostu no już miałem dosyć, musiałem odpocząć. Zrobić sobie przerwę, bo nie wyrabiałem. Jasne, pewnie w pewnym momencie znowu trafi się sytuacja, że będę chciał więcej, nie? Jakie złoże mamy? Koper. Koper może być potrzebny. Parafin. Nie wiem, ale to na pewno. Tlen po drodze mamy do niego. Chętnie skorzystam. O, marker też. Nice. Ile te grzybki? Spongex i nie wiem co. Gdzie był ten tlen? Tutaj. Gdzieś mieliśmy koper zaznaczony, gdzie on jest. No, nie zbadane. Zbadajmy. Trochę kaski zawsze się przyda. Gdzie jest to złoże? To jest parafin. Myślałem, że zaznaczyłem, ale chyba nie zaznaczyłem. Swoją drogą. Te znaczniki tak trochę z tyłka, nie? Wypadają. Za górami, za lasami, bylebym tylko znalazł drogę powrotną do bazy. Będzie śmiesznie, jeśli się nie uda wrócić. Nie pamiętam do czego to do końca było. Chyba do systemu startowych statków. Czegoś jeszcze, ale gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzi, że to trzeba było zbierać zawsze. Jak
węgiel, żeby naładować broń. Trochę się interfejs chyba pozmieniał względem czasu, jak grałem. Ale na plus. Jest więcej informacji niż było chyba. Chodź tu, Purchawa. No ty głupku! Ty będę musiał niedługo pastelki chyba dorobić. Długiego nie ma do palacza. Mieć zawsze w cenie, a tutaj jeszcze widzę jakieś dodatkowe cusie. Znany gatunek się napadoczył. Same plusy. A zobaczcie w ogóle, ile tu zwierzaków łazi. W sumie nim się wyniesiemy z tej planety, to będzie zobaczyć kamieniach milowych nie ma o swój iluś tam zwierząt lub zrównięcie z nowy zwierząt, tak jak było chyba w egzobiologii, jeżeli się mylę. Szkoda by było przepuścić taką okazję, a później pewnie będziemy latali i szukali jako pętani tych zwierzaków, jeżeli teraz tak nie zrobimy. Pamiętam tak w egzobiologii miałem, że chyba trzeba było zdobyć 3 jaja jakichś tam większych zwierząt, których nie mogłem znaleźć. Latałem za nimi jak dziki, pół galaktyki, to mi w tamtą przeleciałem. Dałoby się statek znaleźć, żeby chociaż graty w nim dostawić. Naprawdę to i to i musisz włazić tam, gdzie nie powinieneś.
Cholera, mam mało kół brytowego. Statek, bo widzę, że gdzieś tutaj niedaleko jest. To może najpierw się wybierzemy do statku, później wrócimy do bazy, zobaczymy, co tam jeszcze trzeba zrobić. Lolek, czemu jestem na drugim kamieniu milowym? Caster. A nie mogę? Tak nie mogę go zrobić, co? A nie, chromatic metal i trzy rurki. Z czego się zrobiło chromatic metal? Z miedzi chyba, nie? Zielone? Dobra, znamy się. O kurde. Gdzieś pod ziemią chyba jest. Nie jestem pewien, czy chcę to teraz zbierać. Mamy drapieżnika. Ominijmy go, nie chcę mi się z nim gadać. Co mnie
pewnie głupim pomysłem było zrobienie bazy przy tych ruinach, przynajmniej jest charakterystyczny punkt, gdzie... nie musimy szukać swoich czterech portów na krzyż. Boltcastera. Trzy rurki, to pamiętam, i to metalu, dobra. Węgla mamy od ciula, także ogarnijmy sobie wpierw rurki. Co to w ogóle jest? Srebrem, nie? Trzy wystarczą. Kiedyś jakoś było, można było szybko to przenosić do plecaka i teraz nie pamiętam, którym przyciskiem to się robiło. Chyba, że to się zmieniło. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Aha, dobra. Już czaję. Zróbmy sobie broń. Co jest? Coś jeszcze? To jest Survival Essentials. Ja znowu muszę cholera zrobić, co? Force field? Thank you.
Life Support, Hazard Protection. A, czyli tylko Life Supporta i... Hazard Protection, no to nice. Egzokrafcik musimy zbudować. No zbudujemy pewnie, czemu nie? Egzokrafcik będzie na dole. No hopie. Czyli no łatacze Kolosusa. Kolosusa ma większą pojemność magazynową. A
to się nam zdecydowanie przyda. Czego nie ma? Pyłu ferytowego. Czyli lecimy nazbierać. Jest to tam parę minut, tak naprawdę. Z drugiej strony, jak zbudujemy nomada, nie nomada, Klosusa, czy jak on tam się nazywa, to dotrzemy do niego szybciej, nie? O, grzyba też nie. Dawaj. Oj, karmę dla zwierzaka. Co jest zwierzak? Smutno ci? Chodź tu. Ty jakiś taki niedopieszczony jesteś, co? Chodź, pojedziemy na statek. Gdzie jest statek? Tu jest statek. To ja myślałem, że ty jesteś szybszy ode mnie, ej. A ty taki trochę obibok. Straszny obibok, dobra. Dzięki. Gdzieś tu jest. No właśnie. To się kręciło, shit. Jak psiknę, to przepraszam. A to co to? Bierzemy. Jesteśmy na etapie, że się wszystko przyda. Więcej miejsca magazynowania tego wszystkiego, więc
martwię, że nie mi wypadł czas. Że zrobili niewyczerpujący się plecak w momencie, kiedy podlatuje się pod jakąś górkę, nie? Trochę lipa. Ej, nie strzelaj. What the fuck, zapomniałem, że broń zamontowałem. Trochę lip to by był, gdyby na samej górze nagle okazało się, że paliwa nam w plecaku brakło i byśmy zaliczyli gratę, nie? Dobrze wychodzi na to, że się wybraliśmy w stronę statku, bo całkiem sporo osób tutaj hamlotów jest. A pułkar jest praktycznie potrzebny do wszystkiego. O, tu na 300 ferry. Przetwarzania to mnie nie interesuje. Coś mi tu dziwnie. Pulta. Nie chciałbym zaraz przyjąć. Mamy to? Aha, to jest ten liść, dobra. Kiedyś trafiłem na bardzo fajne zwierzę. Takie trochę... Trochę to robot był, trochę zwierzak, ale zajebiście szybko się pod... Jego pusta mi się dało, że... No co by nie mówić, chyba dwa razy szybciej niż ja tak normalnie. Cicho, co?
patrzcie na mojego cela tam na padzie, a... Średnio to lubię, aczkolwiek jest na pewno dużo wygodniej niż siedzieć cały czas przy kąpie. Mogę sobie wleźć pod kołderkę i na leżaka nabierać. Po Smurfie daleko jeszcze? O fuck. Niedaleko, ale prawie gleba. Technologia gdzieś zakopana, o, właśnie. Zaraz ją prosto ogarniemy. Dajmy, czasami ciekawe rzeczy można znaleźć. Dobra. Mamy się. Dystans w jednostkach, więc nie jest źle. Teraz dwa punkty poleci. Hit się nie dowodziło. Chleba. Zbyt
ostry to nie jest ten karabinek póki co. Chyba laser nawet wydobywczy ma lepszy damage niż za ten karabin. Biegnij, biegnij. I złożę mamy po drodze. Miło. Mam, że wolałbym mieć w początkowych fazach, gdy na pewno jest znacznie bardziej potrzebna niż inne, ale nie pogardzę nic. Naprawdę tylko żelem mogę to naładować. Trochę Lipton. Powiedzcie mi, Dihydrogen Jelly. Czyli to. Dobrze. Co to jest? Aha. Mówiłem, że zbieranie tego jest ważne, ale nie podejrzewałem, że tak ważne. Z tego co pamiętam, kiedyś te systemy chyba szło doładować normalnie tlenem, aczkolwiek może się mylę. Może jakiś inny, ale nie są. Naprawić statek i bazy.
tu jakieś nieznane, dobra. Szczątki, a czym jest baza? Teraz tym bardziej chętnie będę to zbierał. Ups. Tak jak mówiłem tam w którymś momencie, nie ma... tutaj nieprzydatnych rzeczy, więc... warto zbierać wszystko. O kurde, o, 9 godzin. Kobaltu na razie nie dużo. W razie czego będę wiedział, gdzie wrócić.
Dobra, to bez problemu. Tylko to? Lolki, no to nie ma sprawy, no. Zaraz machniemy. Co? No fuck, really? Teraz w ciula zrobili, nie? Dobra. Pięknie mnie w ciula zrobili. Że następnym razem wrócimy tu po prostu egzopojazdem, się nie będziemy naprawdę pierdzielić bieganie. W sumie moja wina, bo stało coś na początku, że nie można budować poza bazą, no ale nie myślałem, że nawet tak podstawowych rzeczy, które normalnie w plecaku można zbudować. Chłopaków jednak dość dosłownie wziąć. Bieg też się
kończy. Trochę rzeczy w statku zostawić dla świętego spokoju. Dużo tu tych dropów. Patrząc na teren, po którym się poruszamy, się zastanawiam, czy rozsądniejszym nie będzie zbudowanie nomada, który jest lżejszy i szybszy. To oczywiście ma swoje zalety, po jedną ładownię, to zdecydowanie nam by się przydało. Poruszanie się nomadem w takim terenie na pewno będzie łatwiejsze. No zobaczymy, w razie zbudujemy to i to, nie? Surowców, no nie możemy narzekać, jeśli chodzi o tą planetę, całkiem przyzwoicie jest. Przynajmniej tych podstawowych. Nie mówcie, że tam będę musiał wleźć na tą górę. To jest i tak o 50 więcej niż mieliśmy na starcie w innych ekspedycjach, więc jakoś specjalnie się nie przejmuję life supportem, zwłaszcza że no jesteśmy na rajskiej planecie. O, chyba weszliśmy w zasięg bazy. Pamiętam ile jednostek w każdą stronę, chyba 1000 jednostek w każdą stronę było, nie? Albo 500. Naprawdę. Widzieliście to? Jak się tu człowiek ma nie wkurzyć? Nie będę teraz wracał do statku, bo zaraz się okaże, że potrzebuję łatę hermetyczną do wystartowania, której zapewne nie mogę zbudować. A na pewno nie mogę zbudować poza bazą. Uż, shit! Zdecydowanie ani mnie nie lubię. Mam nadzieję, że to przeżyję. To wygląda trochę łagodniej. Spróbujemy tamtędy zejść.
nie skończy to się dla mnie katastrofą. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Na przypale albo wcale, nie? Powiem wam. Myślałem, że już pozamiatane będzie. Zgodnie z planem, ale w połowie górki się coś grubo spierdzieliło. Dobra, to co tam mieliśmy wybudować? Kolosa. Prawie, że... To właśnie będziemy chcieli. Czyli póki pamiętam. Najpierw przerzućmy może graty. Zainstalujemy jeszcze wszystko. Tak samo.
navigation data, to akurat może się nam przydać do wezwania statku, więc zostawimy sobie. Resztę na razie w sumie minerałów też możemy zostawić. To możemy przenieść, tylko trzeba będzie pamiętać, żeby to zabrać w razie czego. No really? Dlaczego mi to zrobiłeś? A, właśnie. W sumie może być tak. Póki pamiętam, zrobimy tą łatę hermetyczną. Tylko kurde, teraz nie wiem, czy tam była jedna potrzebna, czy więcej. Zaryzykuję, zrobię tylko jedną. Mam nadzieję, że nie będę musiał wracać tutaj i produkować kolejnych. Taki mały w ogóle ten plecaczek, masakra. No ale kolos trochę ratuje sytuację, nie? Jakby nie patrzeć. Możemy go jeszcze jakoś zboostować? A, okablowania jeszcze nie mam, dobrze. W porządku, no trochę nam zeszło. Ale mamy pierwsze 4 kamienie milowe z fazy pierwszej zrobione. W następnym filmie na pewno zrobimy 3. Czyli statek, który wiemy już gdzie jest, tylko kwestia naprawienia go. 2000 jednostek, no to spokojnie zrobimy jadąc do naszego statku. No i później odnajdziemy kolejną planetę, także to machniemy w następnym filmie. No, ten filmik już i tak nam się przeciągnął grubo, także do zobaczenia. W drugiej części z No Man's Sky'a. Trzymajcie się i mam nadzieję, że się w miarę fajnie oglądało. Na razie.